Dobrze, i zrobimy ten fragment już bez Sebastiana, bo na zdjęciach się Sebastian z narracją nie zarejestruje. Czyli robimy jak kończy, tak? Tak, na tobie kończymy, dobra? Zacznijmy się, proszę bardzo. Gdy zajęto miejsca przy stole, gwar stał się niebyle jak. Stary Maciej Junior nie nadążył z odkorkowywania. Nawet mu nieźle szło z tymi korkami. Musiał mu jaśnie pan Hipcio pomagać. Co doprowadziło za starą szafą kredensową do tajemniczego zrujnowania hierarchii, czyli do uścisku serdecznych między jaśnie Hipciem a prastarym Maciejem. A stary Maciej Junior nachylał się z uśmiechem, robił miny i mrugał oczami tylko po to, żeby znaleźć tę starą obszarą trochę! Wlecioną w tatarach! O! Cezary Jansson nakładano na talerz, a pił z nim nawet bardzo dzielnie. A stary Maciej Junior zakrząknął się, zabiegał jak fryga, podskakując w pośpiechu, napędził do pokoju Florków, Pietrów, Florek! Pietrek! Piorunem wjechały kosze z chlebem żytnim i kumeczkami własnej roboty, z kruchymi ciasteczkami i rogalikami. A stary Maciej Junior osobiście nas nosił swoim z miodem, konfiturami, konserwami, sokami. No, ośmielę się zauważyć i masełkę. Masełko pierwsza kraść. Miodek. Ośmielę się zauważyć, że rogaliki pierwsza kraść. Kawa, prawdziwa kawa, a nie jakiś tam zobaczy erzac. Prawdziwa kapusia rozlewa aromat na cały. I śmietaneczka. Śmietaneczka, ośmielę się zauważyć, że śmietanka Śmietaneczka, śmietanuncia, śmietanuncio, pierwsza klasa. Taki kawy jak w Polsce nie ma w żadnym kraju. W Polsce w domu porządnym wypłuc starego zwyczaju. No i jest to robienie kawy. Osobna niewiasta nazywa się kawiarka. Ta sprowadza z miasta lub z widzi pierze ziarna. Najlepszym gatunku i zna tajne sposoby i gotowania trup, ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu, zapach i gęstą miodowego płynu. Wiadomo, czy gotowy jest dobra śmietana. Kawiarka znana, przystawi przy nim bryki, obwiedzam na czarnie i salak podświetlony. Na białą jadkarnię do każdej wizaki, bo są dogadniejsze, aby każdą z nich ubrać. Cezary czuł się jak we sile. Był odrzucony, był wpijany, ale nie wiem. Pierwszy to pewnie raz od śmierci rodziców miał w sercu radość, rozkosz bytu, szczęście. Sam tu nieomal zmarł z prościem, stał się na nowo dzieckiem. Wszystko na nowo, jak za dni minionego dzieciństwa, stało się tutaj takie ciekawe, takie niewidzialne, niesłychane. Było mu tutaj dobrze z tymi obcymi ludźmi, jakby ich kochał i znał od niepamiętnych lat. Wszystko w tym domu było dobre dla uczuć. Przytulne i przyjazne, jakbyś pamięciał rodziców, jak we śnie. Wszystko było na swoim miejscu, dobrze postawione i rozumnie strzeżone. Wabiło i pociągało niczym rozgrzany piec w śnie.
żadne tu myśli złowrogie, przeciwne temu dworowi, powinny były się rodzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.